jeśli chcecie, żeby Polak bił się o mistrza świata, musicie zrobić jedynkę z dwójką, czyli ty z Diablo. I co ty byś na takie zestawienie wtedy powiedział? Żadnej walki nigdy w życiu nie odmówiłem. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony, prosto z Zakopanego, przed kolejną edycją Knockout Boxing Night w Nosalowym Dworze. Michał Cieślak ze mną. Dzień dobry. Siemanko. Dzień dobry, witam wszystkich. Co-main eventer. Dzisiaj jak zobaczyłem twojego rywala Valerę, to tak wyglądał jak z, nie wiem, z jakiegoś meksykańskiego kartelu, albo jakby był jakimś bramkarzem na dziwnej No tak, widać, dyskotece. Że to jest taki człowiek, który mógł widzieć dużo, dlatego trzeba na niego uważać, wiesz, także jest mocny, jest silny, jest śliski w swoim boksowaniu, ale ja o tym wszystkim wiem, ja wychodzę, jestem bardzo mocno przygotowany, wychodzę i robię robotę. Bo długo też tak naprawdę kibice nie wiedzieli, do czego ty się przygotowujesz. Wiadomo było, że ten trening jest na najwyższych obrotach, ale tak naprawdę stosunkowo niedawno dowiedzieliśmy się, że boksujesz tu, bo wiemy, cały czas jest federacja WBO, WBC w grze, jesteś wysoko w tych rankingach, WBO 1. Jak to wpływało na ten okres przygotowań? Czy to w ogóle gdzieś tam dochodziło do ciebie, czy to tylko robota? Nie wpływało, ja to wiadomo, że ja to przyjmuję do wiadomości wszystko, co się dzieje, ale to jakoś tak koło mnie przechodzi i ja przyjmuję, ale robię cały czas swoje, także ja byłem cały czas w mocnym treningu i przygotowałem się na jak najlepszego przeciwnika, także jak zawsze. Lubisz Zakop, lubisz ogólnie góry polskie? Bardzo lubię, tutaj? Bardzo lubię góry, bardzo często tu jestem, bardzo często przyjeżdżam z rodziną i tak jak już mówiłem wcześniej, na pewno się tu zainstaluję na starość, na emeryturę, będę mieszkał w Zakopanem. A nie boisz się, że góralę z ciebie za dużo zedrą, bo to wiesz, że centusie nie, jak nie boję się, ja tu jestem już wśród nich jak swój. Łukasz Łużański mówił, że narodziny syna zmieniły go trochę jako pięściarza i w tej ostatniej walce zabrały mu trochę pazura. Ty też jesteś już chwilę tatą, ale czy to jakoś zmieniło ciebie jako pięściarza człowieka? Myślę, że zmieniło, ale nie w kwestii pięściarstwa, walki i boksu, bo to jest nastawienie jest ciągle to samo i nie mógłbym też nam powiedzieć, że wiesz, że Stasiek by mi mógł coś zabrać, bo to by było dla mnie trochę słabe, jakbym tak powiedział. Także nawet jakby tak było, to bym to zostawił dla siebie. Kumam. Gdyby WBO powiedziało, ok, jeśli chcecie, żeby Polak bił się o mistrza świata, musicie zrobić jedynkę z dwójką, czyli ty z Diablo. I co ty byś na takie zestawienie wtedy powiedział, gdyby trzeba było wybrać tego? Słuchaj, ja nigdy nie odmawiałem walk. Moi promotorzy o tym wiedzą. Żadnej walki nigdy w życiu nie odmówiłem. To wszystko jest kwestia od promotorów. Tak? Mhm. Także... Czyli kogo tobie postawił, ty zawsze akcept. Tak. Naładowany pozytywnie przed jutrzejszą galą w Zakopanem. Michał Cieślak. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich kibiców.